Beata Nowak, witam i zapraszam na rozmowę Echo 24, a moimi i Państwa gośćmi dzisiaj będzie pani Aniela Dybowska oraz Monika Czajkowska, reżyserka oraz producent filmu eksperymentalnego Matka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd pojawił się w ogóle pomysł na zrobienie tego filmu? Wszystko zaczęło się parę lat temu, kiedy jeszcze studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych i tam właśnie przygotowywałam się do obrony dyplomu. Pracowałam właśnie nad tekstem baśni Andersena Matka i przygotowywałam lalki i inscenizację tego. I w sumie tak naprawdę wtedy jakoś Piotrek, operator, pomagał mi robić zdjęcia do tej obrony. I zaczęliśmy się zastanawiać, że bardzo fajnie byłoby to zrobić tak naprawdę jako film, a nie tylko jako dyplom. Jesteście ekipą osób po 20 parę lat. Jak skontaktowaliście się, jak zebraliście osoby, które pracują nad tym filmem? My się częściowo znaliśmy wcześniej z jakichś planów szkolnych, z takiej współpracy. No i jakby tak się wszyscy porozumieliśmy między sobą, że nam się podoba ten projekt, że chcemy go robić. No i jakby każdy jest z innej strony, z innego miasta, chociaż teraz wszyscy jesteśmy w Warszawie. Znaczy Aniela skończyła ASP w Warszawie. Bartek Koczedow, który pisał scenariusz, jest po PWST w Krakowie, w ogóle po Wydziale Aktorskim, ale też pisze scenariusze. Piotrek Pawlus, czyli operator, jest po Wydziale Operatorskim w Katowicach, a ja kończę produkcję w Szkole Filmowej w Łodzi. Jak ta współpraca wam przebiega? Jesteście już po kilku dniach współpracy na planie zdjęciowym. Jak to wygląda? Znaczy bardzo dobrze, bardzo sprawnie idą zdjęcia, zwłaszcza patrząc na to, że mieliśmy żywe zwierzęta na planie, to zawsze są trudne zdjęcia. No i jakby to nie tylko kot i kanarek, ale też mrówki, pająk, muchy. No i wszystko się udało, idzie bardzo dobrze. Też mamy tutaj wsparcie osób z Wrocławia, które są stąd, z którymi się poznaliśmy tuż przed projektem i które bardzo nam pomagają. Także wydaje mi się, że zdjęcia idą bardzo sprawnie, w miłej atmosferze. I mam nadzieję, że to się przełoży na efekt końcowy, czyli na film. O czym ten film opowiada? Ten film tak naprawdę dotyka dosyć trudnych tematów, ale takich, z którymi każdy z nas musi się zmierzyć. Opowiada o śmierci i o żałobie. My w tym filmie skupiamy się głównie na bohaterce, matce, która przeżywa stratę dziecka i nie może się z tym pogodzić. Jakby ona po prostu musi wyruszyć w swoją podróż, żeby spotkać się ze śmiercią i tak naprawdę zrozumieć i doświadczyć tego, czym jest śmierć. Czyli tak naprawdę jest to bardzo takie, to nie tylko jest o matce i dziecku, ale bardziej to jest takie ogólnoludzkie. Myślę, że każdy człowiek może tutaj znaleźć utożsamienie z tym tematem. A dlaczego nazywacie ten film eksperymentalnym? Eksperymentalny jest już sam pomysł na ten film, na realizację go, ponieważ jest to taki właśnie krótki metraż łączący ze sobą tradycyjną technikę filmu fabularnego z techniką animacji poklatkowej, ale też właśnie animacji w ogóle lalkowej. No i właśnie łączenie też gry aktorskiej z lalkami, tych właśnie zwierząt też, to jest takie, myślę, nietypowe dosyć. Również technika tak naprawdę budowania scenografii jest ciekawa, bo mamy część rzeczy, które są rzeczywiście na planie, są nagrywane, ale część efektów i takich właśnie ruchomych wizualnych scenografii mamy nagrywane do animacji i animujemy to w ogóle w postprodukcji, dlatego też część zdjęć mamy na green screenie. Skąd udało wam się zebrać finanse na realizację tego filmu? No to była ciężka sprawa, ponieważ nie ma w Polsce właściwie finansowania takich filmów. Znaczy ta nietypowa forma trochę wykluczała nas z wszystkich programów, jakie są, bo nie wpisywaliśmy się w żadną definicję i stąd też powstała ta nazwa film eksperymentalny i tak nazywamy naszą produkcję. Pieniądze zebraliśmy poprzez crowdfunding. To znaczy 135 wspaniałych osób zechciało wesprzeć nasz film, za co dziękujemy jeszcze raz. No a poza tym jakby też nawiązaliśmy współpracę z Centrum Technologii Audiowizualnych, które jest partnerem tego projektu, które tutaj zaprosiło nas, gdzie możemy na hali realizować w profesjonalnych warunkach. No i też jakby ludzie, którzy się zaangażowali, to znaczy dużo osób się zaangażowało i pomaga nam po prostu, bo podoba mi się projekt. No i jakby tak, wspólnymi siłami i jakąś taką determinacją, która gdzieś w nas była, jesteśmy na tym momencie, że niedługo kończymy zdjęcia, wchodzimy w postprodukcję, no i czekamy na premierę. Właśnie, wspominałaś o zdjęcia. Na jaki okres został zaplanowany czas zdjęciowy?
Planowaliśmy 10 dni zdjęciowych, ale będzie chyba krócej, ponieważ ekipa działa tak sprawnie, że skrócimy ilość dni zdjęciowych. Aniela, ty jesteś po scenografii, robiłaś także scenografię do tego filmu, ale to jest twój debiut reżyserski. Jak się czujesz w roli reżyserki? Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, tak naprawdę. To znaczy, to jest trochę tak, że to jest taki mój film, w sensie plastyczny bardzo, to nie jest taki typowy film, ale to jest dla mnie bardzo... Ja myślę, że to jest po prostu bardzo fajne uczucie, że mogę nie dość, że właśnie dbać o ten obraz, o to, jak to wygląda, to jeszcze ostatecznie właśnie kierować tą całą, tym filmem jako całością. To jest coś, czego rzeczywiście nie robię, jak jestem scenografem, bo robię tak naprawdę wycinek jakiegoś filmu, a tutaj mogę zająć się efektem w ogóle całościowym. Zdjęcia właśnie trwają, a wiadomo, że zdjęcia to jest jeden z początkowych elementów filmu. Jakie plany macie w związku z późniejszą pracą nad filmem? To znaczy, no, ta postprodukcja będzie trwała dość długo, bo tak jak już Aniela wspomina, mamy sporo zdjęć na green screenie, no i jakby to wszystko trzeba dopracować. Także przewidujemy, że to może trwać gdzieś do jesieni. Natomiast samą premierę planujemy na początku 2018 roku na jakimś festiwalu filmowym, bo to będzie film festiwalowy głównie. Właśnie, film festiwalowy. Na jakie festiwale chcecie z nim pojechać? To Monika ma taką strategię festiwalową bardziej opracowaną niż... Znaczy, no jakby jakimś takim marzeniem jest premiera na festiwalu w Berlinie, ale to prawda, póki nie będziemy mieli gotowego filmu, nie można powiedzieć, że tak będzie, bo może się okazać, że zupełnie nie. Jakby każdy festiwal ma swoją specyfikę i gdzieś mając już gotowy film, pewnie będziemy decydować. No na tą chwilę myślimy o Berlinie, ale to się wszystko może zmienić. A ile ten film w założeniu ma trwać? 7 do 10 minut. I ile aktorów występuje w filmie? No, w naszym filmie występuje jedna aktorka, taka tradycyjna, ale też nie mogę zapomnieć tutaj o właśnie wszystkich dzielnych zwierzętach, które z nami współpracowały oraz właściwie lalkach. Także jest to różny rodzaj aktorstwa bardzo. Jesteście na początku swojej kariery filmowej. Oprócz tego filmu, czym jeszcze się zajmujecie? No ja tak naprawdę głównie robię scenografię, czasem też kostiumy, ale jednak jestem tutaj właśnie po tej stronie plastycznej filmów. Trochę też w teatrze, ale głównie jednak film. No ja jeszcze kończę studia, ale to już w tym roku, to znaczy w tym ostatnim roku produkcji w Łodzi. No a poza tym już właśnie jakieś takie różne projekty, czy to, no to jest jakby mój w pełni własny projekt producencki, a tak to jakieś asystenckie funkcje i też przy jakichś festiwalach, więc no różnie, tak organizacyjnie. Zastanawiałyście się już nad jakimś kolejnym filmem, który mogłybyście razem zrobić? No tak, możemy tak zdradzić, że powstaje nowy scenariusz, mamy już pomysł i przymierzamy się do tego powoli. Tak, ale więcej nie możemy na razie powiedzieć, bo to jest bardzo wstępna faza. Dziękuję bardzo. Moimi i Państwa gośćmi była Aniela Dybowska, reżyserka filmu Matka oraz Monika Czajkowska, producentka. Przypominam jeszcze raz, że film jest aktualnie kręcony w Centrum Technologii Audiowizualnych.